Natrafiłem niedawno na refleksję generała komunistycznego wojska, człowieka świetnie przygotowanego pod względem naukowym i ideologicznym do marksistowskiego rozumienia świata, do wiary w przypadek, ewolucję i takie modne we współczesnym świecie neoreligie, który miał przywilej jako jedyny z Polaków polecieć w kosmos. Oto jego refleksje. Kosmos to unikatowe przeżycie. Patrzy się stamtąd na naszą Ziemię z dystansu. Dotychczas wydawała się nam ona ogromna, a naprawdę jest taka niewielka, że można ją okrążyć w 90 minut. I wszystko jest tak fantastycznie kolorowe, że zapada w pamięć na całe życie. A ty, zawieszony gdzieś w przestrzeni, patrzysz z góry na te 6 miliardów ludzi, których nawet nie widać. Myślisz, co ty, człowieku, tutaj robisz? Kim jesteś w tym bezmiarze przestrzeni ze swoimi dokonaniami, problemami, marzeniami i dążeniami? A potem patrzysz dalej w głąb kosmosu, który trochę rozumiesz, bo przeczytałeś kilka książek o astronomii. Błyszczą tam miliony gwiazd. Widzisz kolejne galaktyki i zastanawiasz się, czy te trudne do objęcia umysłem doskonałości powstały samoistnie, czy była jakaś siła sprawcza. Kto ten wszechświat stworzył? Kto go wprawił w ruch i kto nim kieruje? Takie pytania to dla współczesnego naukowca, który od kołyski jest obznajomiony z ewolucjonizmem, z materializmem, z tym, że wszystko powstało samoistnie i z przypadku, a materia istnieje od zawsze, to są zwykłe herezje. Ale widać, że choć generał Hermaszewski tym wszystkim nasiąkał przez czas swojego życia, szczególnie edukacji, to wizyta w kosmosie rzeczywiście wywarła na nim mocne piętno. Inaczej mówiąc, doświadczenie rzeczywistości było silniejsze niż indoktrynacja. A kiedy jest chwila czasu i masz okazję zerknąć przez okno i widzisz wielki porządek wszechświata i widzisz na własne oczy, choć niby wiesz to z podręczników, że nasza planeta wisi sobie w przestrzeni. No więc wtedy zadajesz sobie pytanie, no dobra, ale kto ten porządek ustanowił? I dochodzi do finału. I jak się na to patrzy z bliska, ma się wtedy wrażenie, co ja mówię, ma się pewność, że musi być ktoś, kto kręci tą wielką korbą. Warto jeszcze z jego refleksji zwrócić uwagę na wspomnienie tego, jak wyglądały stosunki między komunistycznymi kosmonautami, którzy wracali na Ziemię, jak wyglądały ich prywatne rozmowy czy przeżycia, które ewidentnie były pod prąd temu, co ich uczono. Oto świadectwo Hermaszewskiego. Oczywiście, że się o takich sprawach nie rozmawiało. Widzi pan, każdy, kto leci w kosmos, jest bardzo dobrze przygotowany pod względem technicznym, naukowym, medycznym, sprawnościowym. Ale na skutek przeżyć, jakich tam doznaje, wraca z kosmosu jako humanista. Głęboki humanista. Ja powiem coś jeszcze. Nie znam nikogo, kto był wierzący i wrócił stamtąd ateistą, ale znam takich, co polecieli w kosmos jako niewierzący, a wrócili z wiarą. Mam tu na myśli głównie kolegów ze wschodu. Właściwie 95% radzieckich kosmonautów nawróciło się. Dzisiaj dzieci, młodzież od prawie że przedszkola, bo już w książeczkach dla dzieci o dinozaurach czy w filmach rysunkowych jest już wpajana nam propaganda ewolucjonistyczna i antyboża, karmione są papką o ewolucjonizmie. Karmione są nauką, która podgryza fundamenty chrześcijaństwa. Nie tylko chrześcijaństwa, ale ogólnie wiary w Boga. Gdyby człowiek stanął sam na sam z przyrodą, z tym wspaniałym światem, czy patrząc z kosmosu na
te zjawiska makro, czy też patrząc na to, co nas otacza, na wspaniałość ziemskiej przyrody, czy patrząc jeszcze głębiej na świat biologii w skali mikro, zawsze samoistnie dochodziłby w 95% przypadków do tych samych myśli, co radzieccy kosmonauci. Do tego, że za tym cudem stworzenia stoi cudotwórca, że to nie wzięło się znikąd. Ten porządek samoistny, tak skomplikowany, tak rozbudowany, tak wzajemnie skorelowany i powiązany, nie mógł powstać z rzutu kostką. A nawet gdyby powstał z rzutu kostką, to skąd wzięła się kostka i kto nią rzucał? Niestety, jak powiedziałem, jesteśmy poddawani od najmłodszych lat na całym praktycznie tym cywilizowanym świecie antybożej indoktrynacji. Dlatego dopiero silne doświadczenia powodują, że odrzucamy ten bagaż wpojonej nam indoktrynacji. Tutaj Hermaszewski i jego koledzy, kosmonauci ze wschodu, rzeczywiście takie przeżycia mieli. Mówi on, że nie tylko wrażenie, ale wręcz pewność miał, że za tym wszystkim ktoś stoi. Można odwrócić trochę to pytanie. Kto stoi za tym, że cała ludzkość dzisiaj uczona jest fałszu na temat stworzenia? Czy to przypadek, czy też celowe działanie? Apostoł Paweł w liście do Rzymian tak o tym mówi. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. Warto, byśmy tę diagnozę wzięli pod uwagę i zadali sobie pytanie, kto tak naprawdę jest naszym pasterzem? Kto kieruje naszymi poglądami? Skąd je zaczerpnęliśmy? Czy czasem nie od głupich ludzi?